Jazda z przebitą oponą nie należy do najłatwiejszych. Poza tym trudno takie zjawisko przeoczyć. Ten pijany kierowca z Wrocławia podróżował jednak bez przedniej opony. Policjantom tłumaczył, że myślał, że ma mało powietrza. Policjanci z Wrocławia zatrzymali do kontroli drogowej kierującego wypożyczoną Toyotą. Ich uwagę przykuł fakt, że pojazd nie miał przedniej opony. 25-letni mężczyzna tłumaczył funkcjonariuszom, że szuka stacji, ponieważ ma mało powietrza w jednej z opon. Co ciekawe, samochód pochodził z popularnej wypożyczalni aut na minuty. Niestety, mimo zakazów i rygorystycznych przepisów, nie brakuje kierowców, którzy wsiadają za kierownicę na podwójnym gazie. Powodem błędnej sytuacji był zapewne alkohol. Po badaniu alkomatem okazało się, że mężczyzna miał ponad 1 promil w wydychanym powietrzu. Za uszkodzenia pojazdu powstałe wskutek nieodpowiedzialnej jazdy policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, który został odholowany na parking strzeżony. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2. Kliknij w link wyświetlone na ekranie, a dowiesz się o starszej osobie, która chciała zarazić koronawirusem wszystkich kierowców Formuły 1. Cześć!